Dzisiejszy poranek przymrozkiem, bardzo niewielkim, ale jednak minus jeden. Ja grabię liście, będę grabiła je jutro, będę grabiła je pojutrze, przez następne kilka dni, aż do skutku, aż wygrabię wszystkie, zanim spadnie śnieg. Grabię grabiami metalowymi o wąskich zębach. Grabię też czasem grabiami plastikowymi o szerszych zębach, albo używam do tego odkurzacza spalinowego. O, liście lecą. Piękna, kolorowa jesień, proszę. Dlaczego? Dlatego, że gdy grabię grabiami metalowymi o węższych zębach, to grabi się czasem też trawa i taką ściółkę daje do kurnika, żeby kurki mogły jeszcze skorzystać z zielonej trawy, ponieważ trawnika już nie koszę. Być może jeszcze będę kosiła przed zimą raz, nie wiem, ponieważ w niektórych miejscach trawa jest bardzo krótka, w niektórych miejscach jest wyższa i tam, gdzie jest wyższa, ustawiam klatkę z królikami, świnkami, one się pasą i bardzo tutaj nam pomagają wykosić trawę. Chodźcie, kurki, chodźcie, macie. A resztę już same sobie poradzicie, będzie grzebać dowolnie. Kury to uwielbiają, zawsze coś tam dla siebie znajdą, jeszcze robaczka, trochę zielonej trawki. Japońskim opadłe liście kiedyś niemal codziennie zbierałam. Była to wyłącznie ręczna praca, ponieważ były tutaj różnego rodzaju kamienie i nie było mowy, żeby te liście wygrabić, więc trzeba było cały ogródek przemierzyć i dokładnie wyzbierać. A robiłam to niemal codziennie dlatego, żeby później nie mieć nadmiaru pracy, żeby nie czekać, aż wszystkie liście spadną, ponieważ byłoby ich bardzo dużo. Ale teraz mam dmuchawę i dlatego postanowię sobie pomóc troszeczkę, wykorzystać do tego celu dmuchawę i wszystkie liście dmuchnąć na azalie i rododendrony, ponieważ im taka ściółka na pewno nie zaszkodzi. A ściółkowałam je już igliwiem sosnowym, czekam jeszcze na modrzewiowe, a liście też na pewno im w tym pomogą, nie zaszkodzą. Czy uda mi się odpalić maszynę? Nie wiem. Zobaczymy. Października, poniedziałek, powitamy już listopad. Tutaj rosły bardzo plenne maliny, poranna rosa, ale w tej chwili nie ma już tutaj prawie żadnych owoców. Są jeszcze jakieś drobne, zielone owoce, a nawet gdzieniegdzie są dojrzałe owoce. Można jeszcze zjeść, ale to już są naprawdę ostatnie owoce tego roku. I czas zadbać o maliny. To są maliny jesienne. Mam jeszcze maliny jesienne polana. Zarówno polana, jak i poranną rosę co roku po zbiorach wycinam tak około 10 cm nad ziemią. Jak się przyknie troszeczkę wyżej, trochę niżej, no to też przecież nic się nie stanie. Ja przycinam je co roku po zbiorach. Są osoby, które przycinają wiosną, ale z mojego doświadczenia, z moich obserwacji wynika,
że maliny zupełnie inaczej rosną, przynajmniej tutaj u nas, w naszych warunkach, w górach, na naszej gliniastej ziemi, że lepiej owocują i rosną takie bardziej dorodniejsze, gdy przycina się je jesienią, a nie wiosną. Wyrosły tutaj olbrzymie pokrzywy, dam kurom. To dla kur. Proszę. Teraz co z takimi ściętymi pędami z malin? Kiedyś wyrzucałam na kompostownik, ale ponieważ mamy króliki, a króliki bardzo lubią liście z malin, więc mogłabym te liście poobrywać, zostawić gałęzi, gałązki wyrzucić, ale tego nie zrobię, ponieważ w całości zaniosę do klatki królików, a one same zjedzą to, co będzie im najbardziej smakowało, a to, co im nie będzie smakowało, po prostu zostawią, a ja będę miała nawet mniej pracy, ponieważ musiałabym poświęcić trochę czasu, żeby liście poobrywać. Świeże sianko to jest to, co kury lubią najbardziej. Proces zdmuchiwania liści trwał może 5 minut albo nie. Gdybym ręcznie te liście zbierała, z pewnością zajęłoby mi to kilka godzin. A więc urządzenia bywają bardzo pomocne, choć oczywiście można powiedzieć, że jest to urządzenie spalinowe, czyli jednak produkuje do atmosfery natury jakieś szkodliwe substancje. Myśleliśmy o akumulatorowych, na prąd nie, ponieważ na prąd ja tutaj w ogóle nawet nie używam kosiarki. Dlaczego? Dlatego, że mamy tak dużo roślin i gdy próbowałam używać kosiarki elektrycznej, kabel zaplątał się o różne krzewy, byliny, one się niszczyły, więc absolutnie nic tutaj, że tak powiem, na prąd i z kablem żadnych narzędzi nie kupujemy. Jedynie albo na akumulator, albo spalinowy. I rozważaliśmy też wersję akumulatorową, ale mąż uznał, że one są, nie wiem, gorszej jakości, może słabsze, może cięższe, nie wiem, tak dokładnie nie dociekałam. No pozostaliśmy na wersji spalinowej. 5 minut i po pracy. Jestem wolna, idę na kawę.